Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blues Adventure Time Tower Defense. Ja jestem SafeBot i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejną tutaj naszą przygodę. Pytałem was w poprzednim odcinku, jaką małpkę, teraz odblokujemy małpkę bohatera. Napisaliście mi, że najlepiej będzie odblokować ninja małpkę. Pisaliście mi tutaj odnośnie tej tutaj ognistej pani. I odnośnie ninja, ale wydaje mi się, że odnośnie ninja było więcej osób, tylko to są trzy czaszki. Tylko się tego boję. Już wchodziłem tutaj mniej więcej, patrzyłem się, jakie są mapy, są trudne, przynajmniej na tak, jak się patrzyłem na nie. Ale odsłuchajmy to jeszcze raz. Czy ja odsłuchuję to jeszcze raz. Ty po raz pierwszy. Chore. His silence would be greatly acceptable. Talk to me! We need to get inside and find out what he's up to. No, we need to get inside and remove his talking part. Dobrze gada. I can't listen anymore. Look, Bloon's coming out of that door. That's a... Gdzie? Play. No dobra. Zagrajmy. Są trzy mapki aż, więc akurat fajnie jakbyście wszystkie trzy przeszli jeszcze dzisiaj, ale są trudne, bo one nie są takie proste, nie idą jedną ścieżką. Więc zobaczymy. Pierwsza mapka. Mamy tutaj naszych bohaterów. Powers? No nie będę tych powersów zużyła, przynajmniej mam nadzieję taką. Słuchajcie, mam je, więc mógłbym je teoretycznie użyć, no ale to byłoby słabe według mnie. Dobra, chowajmy to. Jak zagramy? Pisaliście mi fajny sposób na szybkie zdobycie tego Brofist odnośnie tutaj Fina i Jake'a. Trzeba ich postawić, dać tylko Finowi tutaj stuna i tak czekać do 11 rundy. Tylko że tutaj według mnie po tej mapie nie dojdę do takiej rundy. Więc musimy to jakoś inaczej rozegrać. Myślę o postawieniu właśnie jej pierwsze co. Spróbujmy z nią. Ją postawmy na środku. Tu postawimy jej przyjaciół, tych. I zobaczymy, co z tego w ogóle nam uda się tutaj wytworzyć. Będzie ciężko, bo ona... No niby ma to AOE, jak widzicie. Ma tutaj leciutkie AOE. Więc tą pierwszą rundę przeszła bez problemu. Teraz od razu stawiamy jej kompana. Gdzie stawiamy od razu trzech. Trzech kompanów od razu stawiamy. Nasza podstawowa to linia obrony. Chyba, że pierw pójdziemy tutaj. Wiecie, pod te winogrona całe. Ale chyba nie. Pierw postawimy tutaj jej kompanów. Tutaj maksymalnie tutaj oni tutaj mogli cokolwiek zrobić. I zawijamy tutaj, czyli w miejscu, gdzie teoretycznie będzie się najwięcej działo. Tak mam przynajmniej nadzieję, prawda? Znaczy, tak to tutaj właśnie będzie to wykonane. No ale zaraz się przekonamy. Czy w ogóle jesteśmy w stanie tą mapę przejść? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra. Teraz myślę o biznesmenach. Trzech tutaj. No ale póki co widzicie, cały czas nam przychodzą i to jest słabe. To jest naprawdę bardzo, bardzo słabe. Może dwóch biznesmenów dajmy, a tutaj damy później Fina. No właśnie, Fina też musimy przecież gdzieś dać. Chyba, że w ogóle z jego zrezygnujemy w tej mapie? Chyba jednak nie. Postawiłbym tutaj Fina i tak czy siak. No dobra, biznesmeni teraz, dwaj. Na dwie strony oni pójdą. Oni są mocni, jak widzicie. Nawet nie wiem, czy w ogóle mógłbym iść od razu w nich, a nie iść w te statki. Oni są naprawdę mocni. Może z Fina zrezygnujemy? Na rzecz ich? Może lodowego damy tutaj? Ej, właśnie. Lodowy byłby ciekawy, tak naprawdę, w tym miejscu właśnie. Ale nie, bo pisaliście, że mało kto lodowych bije. I może faktycznie, dajmy tutaj jeszcze innego biznesmena i teraz idźmy już spokojnie tutaj w nasze lepsze strzały do naszego statku. Niestety nie przychodzą ciągle. Niestety ciągle do nich przychodzą. Kijowo. Dobra, mamy teraz to. No i teraz przydałoby się... Jake'a bym strzelił, tak czy siak. Jake jest zawsze fajny. Więc Jake'a chyba się opłaca strzelić, nawet jeśli nie mam Fina, to i tak Jake'a opłaca się strzelić. Biznesmena mogę jeszcze nie postawić. O, ciekawe. Ciekawe, ile można ich mieć. Dobra, Jake, chodź tutaj.
Dajemy tobie tutaj pełne twoje siły, czyli wszystkie te umiejętności po kolei, jakie masz. Okej. Okay. I pełny zestaw ma swoich umiejętności, więc bardzo fajnie będzie, że sobie teraz tutaj będziesz radził z tym wszystkim. I damy tobie jeszcze cofanie. Cofanie jest zawsze fajne, więc warto jednak je mieć. Też wiem, może gdzie dam jeszcze biznesmena tutaj, w tym miejscu. Też będzie fajny on tam. Okej, mamy cofanie już. I biznesmen ląduje na górę, a tutaj może damy jeszcze bumerangi. Też mogą być fajne. Bumerangi w tym miejscu mogą być też fajne. Jedynie tą Gienia nie dam. Gienia tutaj za bardzo nie pomoże, więc z niego zrezygnujemy od razu. No i dobra. Mamy już maxa ich. Możemy zwiększyć jeszcze ilość tutaj. I tak musimy zrobić. I potrzebujemy jeszcze maxa. Właśnie do Kamo. Chyba, że królową damy. Królowa ściąga Kamo i ma bardzo fajne zasięgi. To królowa trzecia. Powoli. To królowa da tutaj, w tym miejscu. Ona oraz Alice będą miały szybszy speed i mniejszy koszt. I to jednak warto byłoby dać ją gdzieś bliżej zasięgu. I tutaj, tak? Tak, tutaj jest w zasięgu. Jeszcze gdzie? Tu bym mógł dać? Chyba nie. No dobra, dajmy ją w takim razie w tym miejscu. Troszeczkę kijowo dla nas, prawda? Ale okej. I to weźmy sobie. Teraz oni mają większy speed, bo powinni przynajmniej mieć. No i dobra. Pustujmy tutaj ich, teraz. Tu mamy większą ilość i faktycznie są tańsze, bo on normalnie 1000. Dajmy jej usuwanie tam, bo też już chyba to przyszliśmy, wydaje mi się. Ale... Nie? Rigdoły będą jeszcze lecieć. No dobra. Tyle, żeby większość pokonać. Okej, okay, daliśmy radę. Ledwo co. Zabrali nam 54 punkty, więc sporo. Nowa muzyka. Ona jest super. Dobra, Anhor. Wista, ten podstawowy. No i 80 expa. Bardzo fajnie, bardzo fajna ilość. Niestety podwoić nie mogę. Chociaż wiem, że te reklamy ja ciągle oglądam, a nie usuwam ich. Wiem o tym, ciągle o tym zapominam tak naprawdę. Dobra, co dostanę? O, będzie jeden zielony. Ja już go miałem gdzieś proponowanego. Ja go wezmę. On tutaj coś zamienia. On będzie zamieniał ich w... Armes Butterfly. Chyba tak. Chyba dobrze przeczytałem, bo tak się nie patrzyłem za bardzo, co tam pisze. Po prostu tylko tak przeczytałem, tak... O, po prostu. Wydawało mi się, tak, tak tam pisze. Okej, okay, kolejna trzecia mapka. Tutaj mogę tobie zmienić, tak? Tak, jego usunę, jak mówiłem, geniu jest słaby. Testujemy sobie jego dzisiaj. Może on będzie od genia troszeczkę lepszy. Co tutaj mamy? Będzie więcej regrowów na mapie. I mapa jest sama pokręcona mocno. Zobaczmy sobie dokładnie, jak będą nam te baloniki leciały. Pewnie nie z jednej strony. Dwie w dołem lecą, później do góry. Tu. A te strony? Pewnie też lecą. I lecą tutaj pewnie, te strony już. Pewnie tak. A ty jesteś drogi. Więc co, spróbujmy. Postawimy go na razie. Najwyżej cofniemy grę. Zobaczcie, jak on działa. Aha, w taki sposób. Tak on działa. No okej. Okay. Resetujemy oczywiście, bo to jest bez sensu, żeby jego akurat używać. Więc co? Pójdźmy sobie w ten sposób. Myślę, że to będzie dobre wyjście. On jest w miarę szybki, powinien sobie poradzić. Tak, też gramy inaczej, bo w ogóle nie stawiamy tych podstawowych naszych, prawda? No tak. Teraz z tej strony lecą, czyli polecieli z lewej, teraz z prawej. Okej. Okay. I teraz co? Z tych boków pewnie. Tak, widzicie? Tak to właśnie sądziłem. I co lecą? Tutaj czy do góry? Ciężkie, to będzie ciężkie, prawda? To trzeba przyznać, że ta mapka będzie bardzo ciężka dla nas. No ale będziemy próbowali. Oczywiście ją przejść. Teraz z tej strony lecą. Tak sądziłem właśnie.
Musimy was tutaj zboostować. Byśmy mieli speeda jeszcze. Tak, pójdziemy na biznesmenów w tej rundzie. Fajnie byłoby biznesmenów dać do kogoś, kto może ich mieć więcej. Na pewno ten statek może mieć więcej biznesmenów. Bo on ogólnie ma umiejętność, która daje większą ilość tych przyjaciół swoich. No zobaczymy jeszcze. Na razie jest ok, widzicie? Trzej biznesmenowie sobie tutaj radzą. Da nam już czterech, czyli to jest max, ile możemy ich mieć. Szósta runda, czterech biznesmenów. Zobaczymy. No na razie jest ok. Na razie bez większych problemów. Dajmy Fina, tylko teraz gdzie go damy? No właśnie. Mam nadzieję, że wszyscy lecą na górę. Dajmy może bumerangi jednak. Okej. Teraz boostujmy ich. Może faktycznie zagramy sobie dzisiaj tylko i wyłącznie tymi... Arkiasami, czyli przyjaciółmi, przybocznymi. Kurczę, nie wiem jak to nazwać. Naprawdę nie mam pojęcia teraz już. Dobra. Bumerangi powinny sobie w tym miejscu radzić. Mają więcej warstw na niczego. Dodajmy może to, żeby to więcej warstw oni faktycznie rozwalali. Tylko czekajcie, oni nie widzą kamo. Żaden z nich nie widzi kamo. I żaden z nich nie bije pancerza. No nie, to muszę jednak tutaj dać normalne małpki. Sam Max sobie nie poradzi z nimi. Max oczywiście damy. Ale Max sobie sam nie poradzi. Dajmy Maxa pierw. Dajmy Maxowi od razu widzenie kamo, czy jeszcze nie? Nie, nie, jeszcze nie potrzebujemy. Pójdźmy jeszcze w tą stronę. Dajmy mu podwójne oczywiście, bo to mi się bardziej przyda. 23 albo 4 runda. Polecą tutaj w tej gierce pierwsze kamo. I dopiero po nich leci pierwszy opancerzony, czyli lead. Więc tak też chcę robić, żeby się tutaj, tutaj nie śpieszyć. Ja już mogę to zbudować, bo już no, widzicie sami, że już jest taka... Taki time, żeby to strzelać. Co mamy? Co to jest? O, lidówki możemy rozwalać. Okej. Lidówkami jest problem później. Samych kamo nie leci aż tak dużo, żeby się aż tak bardzo mocno przed nimi tutaj chronić. Ale lidówki to faktycznie jest problem. I oni sobie też radzą z tymi zamrożonymi, więc można byłoby ich strzelić koło Lodowego Króla. Oni będą się fajnie z nim kombili, bo Lodowy Król będzie zamrażał, a oni będą po prostu rozwalali tych zamrożonych. Okej. Okay. Dajmy jeszcze im tutaj speeda. Biznesmenom. 27 runda, zaraz po co pierwsze lidy. Pierwsze lidówki, tak? Boję się troszeczkę kamo. Chociaż 200 prawie życia mamy, więc powinniśmy sobie spokojnie poradzić, jak się wydaje. Okej, przechodzą mi. No panik, tak. Nie panikujmy jeszcze. Okej. Powolnimy troszeczkę gierkę. Dajmy tobie też widzenie. Tak, widzicie, teraz przechodzą wszyscy. Ale się tym nie przejmujemy. To mnie nie pokona, a teraz lecę już tylko opancerzeni. I z nimi powinien sobie już w miarę poradzić. Okej, ma. Fin, pomóż mi. Dobra, udało się. Ledwo co. 133, czyli jeszcze bardziej dostaliśmy po pupci niż poprzednio. Ale jest, udało się. Wszyscy skaczą, cieszą się. Fin i Max. Ciekawe, czy to zależy od tego, jakie mamy małpki. Tego nie zauważyłem jeszcze. Muszę to przypatrzeć. Okej, okay, to mamy Lodowego Króla akurat. Stówkę expa, wow, nice, to było fajne akurat. Fajne i bardzo, bardzo miłe, rzecz jasna. No dobra, czyli już wiemy, że biznesmeni są mocni. Biznesmeni są naprawdę mocni, więc fajnie byłoby tutaj ich jakoś zboostować jeszcze. Tego jeszcze nie miałem nigdy. Of any upgrade. Nie wiem, co to ma robić, naprawdę nie mam pojęcia. Ale nie mam lepszej propozycji,
Tego nie chcę, po prostu efekty te uboczne. A nie, to jest o reszcie cooldownów akurat. Ale nie, tego akurat chyba. Chociaż dla Jake'a to jego łapanie sterowców jest mocne, z tym byłoby jeszcze mocniejsze. Jest to dobra, wezmę to. Kolekcjonuję to dla Jake'a cały tutaj komplecik. To się może mu przydać, faktycznie. To się może mu faktycznie przydać. Oraz sterowce to jest mocne. No i dobra, i ostatnia mapa, żeby odblokować naszego ninja. Oj, boję się, że to będzie słabe. Dobra. Masz koło lodów, dostajesz jeszcze opaskę, proszę cię bardzo. Opaskę. Bip. I tego, kto ma... Ty masz chyba tych tutaj biznesmenów, tak. Mogę ci dać jeszcze jeden? Nie, nie mogę. Okej. Okay. Korona. A dobra, ja widziałem już, dobra, ja widziałem już. Za 90, droga troszeczkę. Troszkę droga. No dobra, lećmy. Więcej camo. To nie jest dobra informacja dla mnie, bo ja mam na camo dosyć słabą obronę. Co to oznacza, że w tym miejscu będą moi jakoś ranieni? Ale czekajcie, ja nie widzę ścieżek. Ej, jak oni idą? Jak oni idą? Idą w dół. To jest lemonek. Czekajcie, proszę zobaczyć, jak oni idą. Idą w dół. Później idą tutaj. W jakiś czasie aktywują jakieś inne strony. Co, chyba są wyłączone dane małpki z tych rejonów. Tu i wychodzą. Ej. Dobra, to jest pierwsze. Czy zawsze idą taką samą ścieżką? Widzicie, tutaj są zablokowani. Tutaj teraz ci tutaj. Dobra, to jest losowe, którzy są zablokowani. To jest bardzo, bardzo losowe. Woda. Woda nie jest zablokowana nigdzie, ale woda jest za mało punktów odniesienia. Muszę się na nie skupić. Widzicie, w tym miejscu bym miał tylko malutką linię. Dobra. Okej, okay. Spróbujmy teraz to jakoś przejść. No tak, widzicie, coraz więcej leci właśnie camo. Coraz więcej leci camo i z nimi mam największy problem teraz już. Nie, przegrałem. No niestety. Jak to przejść? Jak to teraz ciekawie przejść? Damy restart oczywiście. Próbujemy jeszcze jedno podejście przynajmniej. Ha. Co teraz zrobić? Dobra, postawimy tego z powrotem. Tak jak i poprzednio. W tym miejscu. Okej. To jest dopiero 20 runda. No niestety znowu. Niestety znowu. Spróbujmy kolejne podejście. Zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda. Spróbujemy od Cassie wystartować. Tu czy tutaj jednak? No właśnie, może jak tutaj z nią wystartować, w tym miejscu. Dobra, damy jej wydeszyć camo od razu później. Ona teraz będzie biła de facto trzy kawałki, czyli tutaj, tutaj wracających i tutaj wychodzących później. Może to będzie dobre wyjście. Dajmy jej teraz tutaj, od razu później może w to, chociaż ona musi camo widzieć, nie, ona musi camo widzieć. Bo zaraz będą leciały camo i będziemy już powoli pływały tutaj zjechać. A jednak tutaj to jest ważne, żeby to jednak było tutaj obsłużone. Szybkość i tańsze.
Nie wiem, czy balona chcę stawiać. Chociaż tutaj balona w tym miejscu. Dla niej specjalnie. Żeby jej kompanii szybciej atakowali. Może to by miało jakiś tam sens. Może. Nie wiem jeszcze. Jeszcze do końca nie jestem tego do końca przekonany. Dobra, jeden mi przeszedł. No nie, dobra. Nie będę na innej jednostki stawiał tam takiego tutaj naszego tutaj pirata. Też chyba dla więcej teraz bym postawił go. No dobra, nie. Kamo chcę widzieć pierw. Dobra, widzimy Kamo już. I pierwsza linia obrony już jest tutaj przygotowana. Znaczy pierwsza rzecz jest tutaj przygotowana już. No to teraz co? Już możemy stawiać naszych piratów. Pierwszych. Kamo już widzimy, więc to jest tylu z problemu nie powinno być. Chociaż problemy pojawiają się z kolejnymi jednostkami tak naprawdę. Drogie są ci, drodzy są ci bohaterowie. Niestety nie wystarczyło nam na niego. Szkoda, bo tutaj postawię nawet trzech. No ale nie mogę. Kiedyś postawię jednego tutaj. No i dobra. Teraz tak tutaj bądź. Speeda? Nie, dałbym jeszcze jednego tak naprawdę. Tutaj. Tu go postawimy, bo z zasięgiem akurat sięgnie na tą ścieżkę. Dajmy mu speeda i dajmy mu od razu zasięg, żeby jednak sięgał tutaj na tych wychodzących w tym miejscu. To jest bardzo ważne, żeby tutaj jeszcze mieć tą dodatkową jakby taką linię, dodatkowego tutaj shota móc sobie tutaj jeszcze strzelić. No i dobra, mamy to. Mamy to. Temu też dajmy speeda, zasięgu mu nie musimy akurat dawać. I teraz bym zbierał na balonową chyba. Żeby strzelić ją w tym miejscu, żeby zboostowała te moje jednostki wszystkie. I po prostu strzelić ich pierdol troszeczkę więcej. Po prostu strzelić, bo oprzeć naszą linię obrony na piratach. Też powoli zaczynam przechodzić, to jest słabe. No nie wiem, naprawdę, ta mapa jest mega ciężka. I nie wiem jak ją przejść jeszcze, naprawdę nie mam pomysłu na nią. Nie mam na nią naprawdę pomysłu. Może brakuje mi tutaj tych aliasów całych. Przyjaciół, friendów. Nie wiem, może tak. Tu bym teraz balonował tutaj jeszcze coś pokombinować. Też oni tutaj by mi sporo mogli dać. Pusta. Dajmy tutaj ich. Dobra, dajmy tutaj ich dwóch. Oni będą blokowani co jakiś czas. To jest strasznie irytujące. Ta blokada jest strasznie irytująca, naprawdę. Dobra, kolejny tutaj pójdzie. Okej. My mamy już dwóch, więc zawsze jak jeden będzie zablokowany, to drugi będzie działał. Więc przynajmniej tyle. Dajmy kolejnego na dole. Dajmy go tutaj. Jednak ci biznesmeni są fajni, więc może jednak fart tutaj troszeczkę oprzeć na nich swoją linię obrony. Okej, tu postawmy go. Upgrade'em sięgnie na drugą stronę. Wiecie, w ogóle strzelę tutaj jeszcze balonową. Tak, tutaj mogę strzelić, dobra. Okej. Tak to zrobimy. 18 runda. Nie widzę tej gry. Naprawdę nie widzę tej gry. Naprawdę jej nie widzę. Czy te bonusy coś mi mogło dać? To mnie ciekawi, co to robi. Ale nie wiem. Troszkę boję się w to kliknąć, bo troszkę mogę zmarnować sobie tej kasiorki. Widzicie, cały problem jest w tym, że oni te regrowy, a czy te Kamo nam poszły z regrowem. I naprawdę teraz. Ej, wy widzicie? Kamo? Oni widzą Kamo. Ciekawe akurat. No teraz ci w ogóle wrócili do swojej normalnej postaci i zabierają mnóstwo serduszek. A tu nie wiem, czy akurat tej ekipie nie lepiej było postawić tutaj na końcu. Przez to właśnie, że oni tutaj regenerują ich jakby. Żeby dopiero rozwalać ich w tym miejscu. Żeby maksymalnie zniszczyć te regrowy w tamtym momencie. No nie wiem. Chyba, że ją damy szybciutko, żeby usuwała nam Kamo i regrowa. Jeśli zdąży oczywiście. Jeśli oczywiście zdąży. Dobra, to potrzebuję szybko. Potrzebuję to jak najbardziej. Dobra. Ma już usuwanie.
Więc git, o to właśnie chodziło mi. Teraz tobie dałbym to, tego speeda całego. I twoi będą mieli speeda, to troszeczkę tańsi, wiesz. Oni są i tak czyli jak już postawieni, no ale będą tańsi. Może postawię wtedy ten upgrade i postawię tutaj jeszcze trzech w tamtym miejscu. Jako taka moja dodatkowa linia jakby obrony. Tylko czy oni muszą być w zasięgu? O, to jest ciekawe pytanie. Ha, no właśnie. A miałem jeszcze w ogóle to strzelić. Jak zawsze zapomniałem. A może wtedy byłoby mi o wiele lepiej grać. Już teraz się tego nie dowiem. Po prostu to kupię. Teraz czymś jest tutaj cały nasz przyjaciół. No i miejmy nadzieję, że to jakoś sobie teraz będzie radziło wszystko. Dajmy biznesmena tutaj, w tym miejscu. Bo większość regrowów ona usuwa nam. Więc oni też będą tutaj sobie fajnie radzić. Powinni przynajmniej sobie fajnie radzić. Weźmy sobie teraz moich tutaj więcej przyjaciół i postawimy ich po drugiej stronie. Okej. Okay. Oni są tańsi, więc możemy sobie postawić tutaj 3 sztuki jeszcze. Powolnimy troszeczkę grę. Okej, okay, jeden już jest. Oj nie! To jest koniec gry! Ajajku! To była ostatnia runda! 1000 kasy. Dobra, płacę. Chyba zapłacę. No dobra. Chcę to przejść. Chcę to po prostu już przejść. I mieć to z głowy. Naprawdę. Z tą mapą się troszeczkę męczyłem. Wiem, że sobie pomyślicie, safe, ale żeś zmanił. Tyle kasiory wydałeś na to. No tak, wydałem 3 kasiorki na to. Postawię go w tym miejscu chyba. W tym miejscu. Wiecie, to się nie chcę stawiać tutaj, żeby on zawsze działał, ale z drugiej strony, panie Boże, żeby on cokolwiek w ogóle robił. Po prostu postawmy go tutaj w takim razie. Tu. Lighting. Widoczność kamo, chociaż to oczywiście kamo już nie powinno lecieć, więc może ja sobie to podaruję. Temu damy tutaj speeda, temu też. Albo temu. I temu speeda. No i dobrze. Lećmy z koksem. Mamy już pioruny, więc powinno być troszeczkę łatwiej. Oby. Oby tak było. Dobra. Rany boskie, obyś to wygrała, bo troszeczkę mnie to kosztowało, ta powtórka gry. Dobra, poszło prosto. Tak, kosztowało mi to 1000. Sporo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Ciekawie, ile na tym zarobię teraz. 50. Jeden gem! Jeden cukiereczek, no i jeden podstawowy orb. Tak, safe. Dalej, żeś zrobił biznes. Możecie teraz napisać, czy zrobiłem dobry biznes, czy słaby. Ale mam nadzieję, że łapeczkę zostawicie na ten tysiak, który wydałem. Tysiak. Dokładnie. Jeśli będzie potrzebny, zawsze przyjdzie. Średni bazowy damage. O, ciekawe nawet. Abilka, wszystkie balony. A, czyli spowalnia balony, czyli ta środkowa ścieżka nasza. z Bloom's Tower Defense 6. No dobra, fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Level 6 nabiliśmy. Początkowa kasa będzie troszkę większa. Dobra, i zbierzmy to. To nas kosztowało 1000. Stówę zarobiliśmy, nice. 4 gemy. Mamy candy, fajnie. Nabijemy sobie balonową księżniczkę. Okej, mam 4 szardy i jednego orba lepszego. I umiejętność jakaś. Nie wiem, co należy robi. Muszę kogoś sobie przeczytać wszystkie umiejętności. Co każda umiejętność robi? Może faktycznie powinienem je używać. Wtedy było mi troszkę łatwiej tak naprawdę. Nie znajmy tak jak teraz z tym 1000. To jest ciekawe akurat. Nie, to już mamy. No nie potrzebuję. To... do Moabów było fajne, ale tego nie chcemy. Weźmiemy to. Oni są dobrzy, dorzuciłbym jeszcze komuś, żeby po prostu mógł ich postawić 2 zestawy, prawda? To byłoby fajne. No i teraz tutaj. Oczywiście bierzemy jednego z ty... A, znowu mam tą księgę słabą. Co to jest? Zasięg i pierś. No dobra, okej, słabo. A to? Różka jakaś. Leczy jedno życie from every 500 damage dealt by equip characters. Aha, ciekawe. Ciekawe to jest akurat. Na pewno lepsze chyba niż to będzie, bo to ogólnie daje mi koszt mniejszy, jeśli są jakieś kobitki obok.
Weźmy sobie to, zobaczymy sobie, co to w ogóle będzie nam dawało. Dobra. Wyjdźmy. Więcej nie mamy. Mamy 400 punktów. O, mamy coś do odebrania. Bardzo fajnie. Odbierzmy jak najbardziej. I ja sobie to te postaci później poukładam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym materiale. Z nowymi osobami pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Biorę ciebie, bo ciebie jeszcze nie mam, ale kosztujesz dużo, więc pewnie nie użyję nigdy. Ale zobaczymy jeszcze. Na razie, hej, hej, pa!